Jaya Charyadeva, Jaya Śrīla Prabhupāda. Jest to 18. płyta, 84. ścieżka. Jest to wykład ze Śrīmad Bhāgavatam, kanto 7, rozdział 5, tekst 31. Dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda. Nagrany 4 października 75 roku na wyspie Mauritius. Durasayaji bahirathamanina andhagathandhai rupaniyamana tepi isatantra urugami bandha. The people in general, ludzie w ogólności, szczególnie w tym wieku, nie wiedzą, co jest celem życia i nadal są liderami. To jest błąd współczesnej cywilizacji. To jest defekt materialnego świata, ale szczególnie w tej Kali-Yudze to jest najbardziej takie okropne, upadły wiek. Tak jak są różne pory roku w roku. Lato. Pora deszczowa. Wtedy pora zimowa. Jesień. Wiosna, jak to. Dawniej w Satyayudze ludzie zwykli żyć przez 100 tysięcy lat. Wtedy w Tretajudze oni zwykli żyć przez 10 tysięcy lat. A w Dwaparajudze oni żyli przez 1000 lat. To jest maksimum. A w Kaliudze oni mogą żyć aż do 100 lat. To również nie jest kompletne. Z postępem Kaliugi długość życia, siła cielesna, pamięć, łaskawość, religijność. W ten sposób wszystko będzie zmniejszane. I długość życia będzie zmniejszona tak bardzo, że to jest stwierdzone w Bhagavad Gita, że jeśli osoba będzie żyła 20-30 lat, będzie uważany jako starzec. Nie będzie szczególnie ryżu, pszenicy, mleka, cukru. To jest stwierdzone. To jest Kali-Yuga. Dlatego naturą tego materialnego świata jest, że bez poznania celu życia oni stają się liderami. Materialny świat, szczególnie w tym wieku, oni nie wiedzą, co jest celem życia. Oni nie wiedzą, kim on jest. To jest defekt. Każdy na całym świecie oni myślą w terminach tego ciała. Przypadkowo, tak czy inaczej, ponieważ otrzymałem to hinduskie ciało, ja myślę, jestem Hindusem. A inna osoba, on otrzymał ciało Amerykanina z Ameryki. Ta ziemia również my naznaczyliśmy. To jest również nasze stworzenie. Inaczej, ziemia należy do Boga. My to stworzyliśmy, że to jest Ameryka, to jest India, a to jest Anglia, to są Niemcy. Ale faktycznie, każda ziemia należy do, każda ziemia, morze, niebo należy do Boga. To jest wedyjska cywilizacja. Wszystko należy do Boga. To jest świadomość Kryszny. Ludzie powinni być wolni, aby poruszać się w świadomości Kryszny. Wszystko faktycznie należy do Kryszny.
Ale my mamy ograniczenia, ponieważ my widzimy, to jest Ameryka, to jest India. Oni byli opisani tutaj jako ci liderzy sami są ślepi i oni kierują innymi ślepcami. Ogół ludzi, oni są ślepi i liderzy również są ślepi. Dlaczego są ślepi? Ponieważ nie wiedzą, co jest celem życia. Każdy jest samointeresowny. To jest bardzo dobre. Ty jesteś samointeresowny, jestem samointeresowny. Ale ty nie wiesz, co jest twoim interesem. Dlatego jesteś ślepy. To jest opisane tutaj, że ci ślepi liderzy, oni nie wiedzą. Oni są szczególnie wymienieni. Liderzy, oni kierują innymi. Liderzy są odpowiedzialni, ponieważ ci, którzy są liderami, cokolwiek oni robią, oni przeprowadzają. Zwykli ludzie podążają za tym, dlatego oni muszą być bardzo doskonali. Zwykłe osoby podążają za liderami. Jeśli liderzy sami są niedoskonali, wtedy jaka będzie pozycja zwykłych osób? Tutaj jest powiedziane, że ponieważ liderzy nie wiedzą, co jest celem życia, co jest celem życia, dlatego zwykli ludzie, ogół ludzi, oni będą źle kierowani. Oni będą źle kierowani. Przykładowo, ślepa osoba kieruje jakiś innych ślepców. Jaki będzie rezultat? Obydwoje spotkają niebezpieczeństwo. To jest rezultat, ponieważ dlaczego? Oni robią bardzo wspaniale, działają z wielką ostrożnością, nie, ale oni nie wiedzą, że oni są związani przez prawa natury. Oni nie mogą odwrócić swojej uwagi, czy tak odejść od praw natury. To nie jest możliwe. Oni są pod wpływem praw natury. Oni nie wiedzą, dlaczego prawa natury działają w inny sposób, wbrew ich woli. Przykładowo, ja nie chcę umierać. Dlaczego prawa natury zmuszają mnie do śmierci? Nikt nie chce umrzeć. Ty nie możesz przekroczyć praw natury. Dlatego Kryszna prezentuje w Bhagavad Gita, ty próbujesz rozwiązać problemy życia, ale tutaj są prawdziwe problemy życia. Prawdziwym problemem jest, że jest śmierć, są narodziny, jest starość i są choroby. To są prawdziwe problemy. Ten problem jest z powodu tego materialnego ciała. Dlatego naszym prawdziwym problemem jest, że my otrzymaliśmy to materialne ciało, ale nie mamy zrozumienia, że w tym materialnym ciele ja jestem duszą żywą. Jak wydostać się z tego materialnego ciała i znowu przywrócić nasze duchowe ciało? Duchowe ciało już tam jest. Jak uwolnić się od uwikłania tego materialnego ciała i uwolnić się znowu w duchowe życie? To jest prawdziwy problem. Oni nie wiedzą. Kto wie? Weź jakiegokolwiek wielkiego lidera. Zapytaj jego, czy wiesz, co jest problemem życia? Oni nie wiedzą. Dlatego jest powiedziane. Dlatego ten ruch świadomości Kryszny naucza z powrotem do Boga.
Nie, żeby iść znowu, spotkać znowu narodziny, śmierć, starość i choroby. Ta część problemu my już omawialiśmy wczoraj. Znaczy przeżuwanie przeżutego. Wy macie trzcinę cukrową w dużej ilości. Jeśli ktoś przeżył trzcinę cukrową, wyciągnął sok, jeśli resztki wyrzucił, co ty uzyskasz, żując znowu te resztki? Przez nasze czynności my jesteśmy umieszczeni pod wpływem praw materialnej natury. Skażeni różnymi cechami materialnej natury. Tak jak jeśli zakazisz się, tego ranka jakiś lekarz przyszedł dać mi zastrzyk na żółtaczka. Dlaczego ten zastrzyk przeciw chorobom? To znaczy, jeśli zakażę się żółtaczką, będę musiał cierpieć. Podobnie, cechy materialnej natury są trzy. Jak zakazimy się trzema rodzajami cech materialnej natury, otrzymujemy różne rodzaje ciał. Jestem umieszczony pod tymi prawami materialnej natury i jak działam pod wpływem różnych cech materialnej natury, otrzymuję rodzaj ciała. To jest moja materialna pozycja. My musimy zmienić to ciało. Śmierć oznacza zmianę ciała. My zmieniamy ciało w każdej chwili, w każdej sekundzie i otrzymujemy nowe ciało, tak niepostrzegalnie. I ostatnia zmiana tego ciała jest przyjmowana jako śmierć, transmigracja duszy, ale nikt nie wie, jaki rodzaj zmiany wydarzy się w moim następnym ciele czy w następnym życiu, ale zmiana ciała jest. Tak, byłem dzieckiem. Teraz otrzymałem inne ciało. Ciało się zmieniło. Podobnie, kiedy to ciało będzie skończone, wtedy otrzymam inne ciało. To jest fakt. Jeśli nie możemy zrozumieć, wtedy musimy przyjąć to od autorytetu, aby zrozumieć. Ponieważ zrozumienie znaczy przyjęcie wiedzy od autorytetu. Krishna mówi, Dehantara praptir jest informacja. Jak my możemy odrzucić, że nie ma życia po śmierci? Jest. Ale nikt nie dba o to zrozumienie, jakie jest moje następne życie, co się wydarzy. Dzisiaj mogę być w bardzo wielkiej pozycji, a jutro, jeśli będę drzewem, tutaj my siedzimy bardzo wygodnie w tym pokoju, a kilka jardów dalej jest drzewo. Ono nie może poruszyć się nawet kawałek i on musi stać tam w tym wietrze, w upale, we wszystkim. Dlaczego? My jesteśmy obydwoje. My jesteśmy żywymi istotami. Dlaczego on otrzymał to ciało, a ja otrzymałem to ciało? I ktoś może mieć lepsze ciało ode mnie. Dlaczego jest tam tak wiele? 8 milionów 400 tysięcy gatunków życia i różne pozycje. Dlaczego to jest? Tam nie ma takiego pytania. Nie ma takiej wiedzy. Dlatego byli opisani jako Andha, ślepi. Oni nie znają celu życia, że my jesteśmy integralnymi cząstkami Boga.
W taki czy inny sposób przyszliśmy w materialny kontakt. Teraz to jest naszym obowiązkiem, by dostać się z tych praw materialnych. Isha Tantra w pewnych warunkach, tak jak w pewnych warunkach przestępca jest umieszczony w więzieniu. Dlatego jest to jego obowiązkiem dowiedzieć się, że ja popełniłem ten przestępczy czyn, dlatego byłem umieszczony w więzieniu. Tak czy inaczej, skompletuj to i pozwól mi zdecydować, nie popełniać znowu jakiegokolwiek przestępczego czynu, dlatego że bym nie był znowu umieszczony w więziennym życiu. To jest inteligencja. Podobnie powinniśmy być wykształceni, jak my byliśmy umieszczeni w tych materialnych warunkach życia, jak my możemy wydostać się z tego i wtedy znowu w nasze duchowe życie możemy, w naszym duchowym życiu możemy wrócić do domu, do Boga. To powinno być celem życia. Ale oni tego nie wiedzą. Postęp powinien być do Vishnu, Pana Vishnu, najwyższej osoby Boga, z powrotem do domu, do Boga. Oni nie wiedzą tego. Dlaczego? Ponieważ Durashaya. Oni myślą, że powinniśmy zrobić aranżację w tym materialnym życiu i będziemy szczęśliwi. Bahi oznacza zewnętrzne. Ten materialny świat jest zewnętrzną energią Boga. A duchowy świat jest wewnętrzną energią Boga. Dlatego my jesteśmy w zewnętrznej energii Boga. Zewnętrzna energia Boga oznacza, chociaż jesteśmy wieczni, my musimy przyjąć inny rodzaj ciała zgodnie z naszym pragnieniem, zgodnie z naszą skłonnością cieszenia się tym materialnym światem. I dlatego ta możliwość jest dawana w tym materialnym świecie. W duchowym świecie jest jedynie jeden cel. Oni są wszyscy wiecznymi sługami najwyższej osoby Boga. Oni nie mają innego pragnienia. To jest duchowy świat. Ty możesz przekształcić ten materialny świat w duchowy świat, jeśli masz jedyny cel zadowolić najwyższą osobę Boga. Wtedy to może być przekształcone w duchowy świat. Chociaż duchowy świat jest gdzie indziej usytuowany. Jest inna natura, którym jest duchowy świat. Oni nie mają informacji, ale my otrzymujemy informację z Bhagavad Gita i innych pism, że duchowy świat jest większy. Ten materialny świat jest 1/4 stworzenia Boga, a duchowy świat jest 3/4. To jest stwierdzone w Bhagavad Gita. Kiedy Arjuna zapytał o vibhuti Kryszny, jego bogactwa, Kryszna podsumował: mój drogi Arjuna, jak długo będę opisywał Tobie o moich bogactwach? Ja podsumowałem to, że ten materialny świat jest jedynie 1/4 manifestacji moich bogactw. Ten materialny świat oznacza, Wy macie doświadczenie o tym wszechświecie, aż do nieba. Tak jak możemy widzieć, horyzont, to jest jeden wszechświat, a są miliony wszechświatów takich. To jest stwierdzone w Brahma Samhicie. Blask Pana jest blaskiem Brahmana. W tym blasku Brahmana jest niezliczona ilość wszechświatów.
Jagadanda znaczy ta Brahmanda, anda. To jest takie koło, nie płaskie, jak jajko. Koti. Koti znaczy niezliczona liczba i w każdym wszechświecie. W każdej Brahmandzie jest niezliczona ilość planet i gwiazd. I każda planeta jest inaczej usytuowana. Każda planeta posiada szczególną atmosferę, szczególne aranżacje, tak jak Słońce. Słońce jest ogniste. Księżyc, planeta Księżyc jest bardzo przyjemna. Tam jest również ogień, ale on jest okrążony chłodną atmosferą, dlatego jest bardzo przyjemny. Każda planeta posiada inną atmosferę i każda planeta, na każdej planecie są różne rodzaje żywych istot, odpowiednie do tej atmosfery. Nie myślcie, że na Słońcu nie ma życia. Jest również życie. Jeśli tam nie ma życia, jak Krishna mówi, że Vivasvate oznacza, król planety słonecznej jest znany jako Vivasvan. Krishna wypowiedział, mówił z nim, jak ty możesz mówić, że tam nie ma życia? To jest materialny świat. Wiele milionów wszechświatów. W innym miejscu jest powiedziane. Musimy przyjąć informację z literatury autorytatywnej, jaka jest pozycja tego materialnego świata, duchowego świata, Boga i jego związku z nami, naszej pozycji. To jest prawdziwa wiedza. Nie ta wiedza, że jak żyć. Życie jest tak wypełniane, spełniane w naturalny sposób. Jest 8 milionów 400 tysięcy różnych form żywych istot. One nie są zainteresowane, jak jeść, jak spać. One wiedzą przez naturalne aranżacje. To już jest aranżowane. Te ptaki rano, one wstają wcześnie rano. One nie są zainteresowane, gdzie one będą jadły. One wiedzą, że to już jest aranżacja do jedzenia. Słonie w Afryce, one wiedzą, że Bóg już zaaranżował ich jedzenie 40 kilo na jeden raz. Mrówki w pokoju, one wiedzą, że już jest aranżacja. Dlatego jeśli Bóg zaaranżował dla każdego 8 milionów różnych gatunków życia czy form życia, dlaczego nie dla ludzkich istot? Jest aranżacja. Ale u ludzkich istot jest rada robić pewne rzeczy. Oni muszą to robić. Wtedy tam nie ma kwestii niedoboru. Wszystko jest zaaranżowane. Tak jak Krishna mówi, ty wytwarzaj swoje ziarno, dlatego żeby zwierzęta i ludzie obydwoje byli szczęśliwi. Ale ty nie, jeśli nie produkujesz ziarna, jeśli wytwarzasz ścinę cukrową, wtedy jak oni będą zadowoleni? Ziarno musi być produkowane. To jest instrukcja pism. Jeśli nie przestrzegasz instrukcji pism, pisma oznaczają instrukcję Boga. Wtedy na Siddhimsa taka cywilizacja nigdy nie będzie doskonała. Na Siddhimsa Vapnoti, na Sukham, ani oni nie będą szczęśliwi, ani oni nie będą wzniesieni z powrotem do domu, do Boga. To jest błąd. Dlatego powinniśmy próbować zrozumieć, co jest celem życia. Ale tego my nie wiemy. Przez ich własną ślepą inteligencję oni próbują zastosować rzeczy w tym materialnym świecie i oni ponoszą porażkę ciągle. Nadal nie mają zrozumienia.
Ci, którzy są naprawdę liderami społeczeństwa, oni powinni być rozsądni, powinni przyjąć radę, instrukcję od najbardziej doskonałej osoby, Kryszny, i zastosować te rzeczy. Wtedy będą szczęśliwi. Dziękuję wam bardzo, Hare Krishna. Wielbiciel, on pyta, czy my jesteśmy pewni i czy mamy rację w tym, co mówimy. A czy ty jesteś pewien, że ty masz rację? Ja jestem pewien, ponieważ nie wypowiadam swoich słów. Ja wypowiadam od autorytetu, dlatego jestem pewien. Ty jesteś pewien o czyjś tam. Twoje pytanie jest, czy ty jesteś pewien? Jestem pewien. To jak małe dziecko, on nie wie, co to jest. On pyta, ojcze, co to jest? Ojciec mówi, moje drogie dziecko, ty nazywa się dzwonek. Dlatego ja słyszałem od mojego ojca, to nazywa się dzwonkiem. Jeśli ja mówię, to jest dzwonek, wtedy jestem pewien. Ja nie mówię, to jest coś innego. Ja słyszałem to od mojego ojca, to jest nazywane dzwonkiem. Jeśli ja nazywam dzwonek dzwonkiem, to jest prawda. Ja mogę być dzieckiem, ale ponieważ ja usłyszałem od mojego ojca, który nie jest dzieckiem, on jest dojrzały i on daje mi wiedzę. To nazywa się dzwonek. I jeśli kiedy ja mówię, to jest dzwonek, to jest doskonałe. Ty możesz mówić, że ty jesteś dzieckiem. Jak ty wiesz, że to jest dzwonek? Ale jeśli on mówi, mój ojciec powiedział, że to jest dzwonek, wtedy to jest, on jest doskonały. Podobnie, my nie mówimy o czymkolwiek stworzonym. Ja myślę, my nie mówimy w ten sposób, ponieważ ja wiem, ja nie mam wartości. Ale my mówimy, co autorytet mówi, Kryszna mówi. To jest nasza pozycja. Dlatego my jesteśmy pewni. Ja chcę wiedzieć jedną rzecz, Prabhupada. Ty jedynie powiedziałeś, że na Księżycu jest chłodna atmosfera i nadal tam są żywe istoty. Ty widzisz. Ale co Amerykanie powiedzieli? Oczywiście oni wysłali ludzi tam, różne rakiety, satelity. Ja rozumiem. Twoim autorytetem jest Ameryka, a moim autorytetem są pisma. Taka jest różnica. Taka jest różnica. To znaczy, twoim autorytetem jest Ameryka. Ty mówisz poprzez słowa Ameryki. Ty nie masz doświadczenia. Twoja pozycja. Ty nie masz doświadczenia. Moja pozycja. Ja nie mam doświadczenia. Ale ty przyjmujesz Amerykanów jako autorytet. Ja przyjmuję pisma jako autorytet. To jest różnica. To ja chcę wiedzieć tą różnicę. Czy to jest prawda, czy nie. To jest dla ciebie. Czy ty przyjmujesz Amerykanów, czy pisma? To jest dla ciebie.
Ale nie możesz powiedzieć, ponieważ nauczyłeś się od Ameryki, dlatego to jest poprawne. Ale oni ukazali światu, że tam nie ma żywych istot, a pisma mówią, dlaczego? Rozum nie mówi tak. Dlaczego tam nie ma żywych istot? My widzimy, żywe istoty są wszędzie. Dlaczego ty mówisz, że tam nie ma żywej istoty? Ale kiedy ci te osoby tam się udały, dlatego twój autorytet, twoim autorytetem są te osoby. Te osoby powiedzą coś teraz i po 10 latach oni to zmienią. Te osoby są takie. A zgodnie z nauką jest powiedziane, zgodnie z nauką, znaczy amerykańską nauką, czy rosyjską nauką, to wszystko. Słońce, ty widzisz, to jest taka kula ognista. Nic nie może tam istnieć, zgodnie. Nie, my posiadamy informację. Nawet w ogniu są żywe istoty. Dlaczego? Ponieważ w Bhagavad Gita zobaczysz, konstytucjonalna pozycja żywej istoty jest, że ona nie może zostać spalona. Dlatego jak ty możesz mówić, że w ogniu? Jaki jest werset? Nie, nie. W drugim rozdziale. Jest opis żywej istoty. Ty zobaczysz. Żywa istota. Znajdź to. Acchidyam, agachayam. Harikesha. Ta indywidualna dusza nie jest zniszczalna, ani nie może być spalona, ani wysuszona. Ona jest zawsze istniejąca, wszechprzenikająca, niezmienna i wiecznie ta sama. Jeśli on jest wszechprzenikający, jeśli jest niespalany, wtedy jak to jest możliwe, że w ogniu on nie może istnieć? To nie może być spalone. I to jest wszędzie. Sarvaga. I my również znajdziemy, kiedy idziemy na plażę, w piasku jest życie. Teraz to jest twój wybór, przyjąć autorytet Bhagavad Gita czy autorytet Amerykanów. My podążamy za autorytetem Bhagavad Gita. To nie może być spalone. I z takiego rozumowania również, w wodzie są żywe istoty, w powietrzu są żywe istoty, w ziemi są żywe istoty,
Materialnymi elementami jest pięć: ziemia, woda, ogień, powietrze i eter. Jeśli wszędzie są żywe istoty, ogień jest również jednym z materialnych elementów. Dlaczego nie w ogniu? Jaki jest powód? Bhagavad Gita mówi, to nigdy nie może być spalone. Dlaczego myślisz w ten sposób, że w ogniu nie ma żywej istoty? Dlatego oni byli opisani jako ślepi. Oni są ślepi i oni kierują innych ślepców. Ale oni nie znają praw natury, jak rzeczy funkcjonują. Jest inne pytanie. Ty powiedziałeś o Krysznie i Bogu. Jeśli ktoś jest okrutną osobą, on nigdy tak nie oczekuje Boga. Ja nie rozumiem. What about his soul? Did God welcome it to the paradise, or his soul was always in the air and makes people think that he is a devil's man? Co jego duszy? Czy Boże, ale nie mieszał. Wielbiciel, jeśli osoba nie rozumie Boga w tym życiu, czy on nadal jest przyjmowany przez Boga? Bóg jest wszędzie. I Bóg jest również w tobie. Bóg zna ciebie i on próbuje kierować tobą, ale ty nie znasz jego. Ty jedynie powiedziałeś, że dusza rodzi się. Dlatego czym jest dusza? Dusza jest, Bóg jest. The following is a class on the Srimad Bhagavatam. God is there. Dusza jest tam i Bóg tam jest. When you take the birth, God is. Kiedy się rodzisz, Bóg jest również. He's trying to guide you. On próbuje kierować tobą. Ty pragniesz. Tak, ja chcę cieszyć się tym. I Bóg daje tobie możliwość. W porządku, ciesz się w ten sposób. Tak jak kierowca. Ty prosisz kierowcę, proszę, zabierz mnie do tego miejsca. Kierowca zabiera cię do tego miejsca. Podobnie jest powiedziane w Bhagavad Gicie. Mój drogi Arjuna, Bóg jest usytuowany w sercu każdego, w kąciku serca. I on powoduje tą podróż żywej istoty. Na maszynie, która jest dana przez materialną naturę. To ciało jest tak jak maszyna, samochód.
A Krishna jest kierowcą, woźnicą. I tak jak Ty pragniesz, On kieruje Twoim samochodem w ten sam sposób. Czy On dostarcza różnych rodzajów samochodów? W ten sposób Ty jesteś. Życie po życiu Ty próbujesz zadowalać swoje zmysły. Krishna daje Tobie możliwości. Bóg daje Tobie możliwości. Ale On prosi Ciebie, porzuć to zajęcie nonsensie. On tylko szuka możliwości, jak powiedzieć, że ostateczną prawdę życia. Naszym zajęciem jest, zamiast podróżować w różnych samochodach i spełniać nasze sztuczne pragnienia, lepiej podporządkować się Bogu i być kierowanym Jego poleceniem i być szczęśliwym. Jedno jeszcze, jeśli Krishna wie, kiedy On umiera, wtedy On... Krishna wie wszystko. Tam nie ma kwestii. Czy On wie, że On przyjmie znowu narodziny i wtedy przyjdzie na ziemię i naucza nas i zrobi wszystkich. On naucza zawsze. On naucza zawsze. Rób w ten sposób. Tak jak Bhagavad Gita jest otwarta dla każdego. To są Jego nauki. Ale my nie przyjmujemy. To jest nasz błąd. Inaczej On naucza zawsze. Jeśli osoba będąc integralną cząstką Boga, jak Ty objaśniałeś, że duch, że diabeł sprawia coś, ponieważ on chce tak działać. Czy to znaczy, że Bóg również lubi zrobić złe rzeczy? Nie, Bóg daje jedynie możliwości. To wszystko. Dlatego On musi mieć tą samą moc jak Bóg. Nie tą samą moc, ale On posiada odrobinę niezależności. To istnieje w nas. Tak, niezależność. Przez złe użycie niezależności, tak jak dziecko, małe dziecko i jego ojciec. Ojciec daje małemu dziecku odrobinę niezależności, ale dziecko nie jest tak potężne jak ojciec. Ale mimo wszystko ojciec z powodu uczucia, on daje odrobinę niezależności dziecku. Nawet psu. Pan daje odrobinę niezależności psu. To jest uczucie. Ale jeśli Ty mówisz to uczucie, dziecko robi coś złego, powiedzmy. Zostaje entuzjastyczne, staje się szalone i idzie. Ojciec mówi, nie rób tego. Ale jeśli Ty to robisz, to jest na Twoje ryzyko. Ale jeśli Krishna kieruje nami, ale Ty nie przyjmujesz kierownictwa Kryszny. Taka jest trudność. Tak jak Ty przyjmujesz kierownictwo Amerykanów. Ty jesteś starszą osobą, wykształconą osobą. Ty wolisz przyjąć kierownictwo Amerykanów, a nie Kryszny. Co może być zrobione? Czy to jest nieszczęście Kryszny, czy Twoje nieszczęście? Co może być zrobione? W porządku, intonujcie Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada.